13 lutego wspominamy błogosławionego Jordana z Saksonii, zakonnika, prezbitera. Jordan urodził się pod koniec XII wieku w Borberg koło Paderborn. Studiował w Paryżu. Kiedy do stolicy Francji przybył święty Dominik Guzman, wywarł na Jordanie tak silne wrażenie, że ten odbył przed nim spowiedź całego życia i 12 lutego 1220 roku przyjął z rąk błogosławionego Reginalda z Orleanu habit zakonny. Dwa miesiące później, jako jeden z czterech braci z klasztoru paryskiego, uczestniczył w kapitule w Bolonii. Rok później, po kolejnej kapitule, został prowincjałem Lombardii. Natychmiast udał się do Bolonii, by stamtąd kierować powierzonymi sobie konwentami prowincji. W rok potem pożegnał ziemię święty Dominik i kapituła generalna w 1222 roku wybrała Jordana przełożonym generalnym całego zakonu. W rządzeniu zakonem był zatem pierwszym następcą świętego Dominika, z którym łączyły go serdeczne stosunki. Przez 15 lat służył braciom i siostrom słowem, przykładem, listami i częstymi wizytacjami. W całej pełni ukazał się talent organizacyjny Jordana. Domy, a nawet całe prowincje szybko się mnożyły. Jordan niestrudzenie podróżował, wizytował placówki, odbywał kapituły generalne i prowincjalne, otwierał nowe domy. W ciągu 15 lat swoich rządów z 30 konwentów pomnożył liczbę domów zakonnych do 300, a liczbę współbraci z 300 powiększył do 4000. W samym Paryżu nałożył suknię zakonną 70 studentom tamtejszego uniwersytetu. Podobnie działo się na uniwersytetach w Bolonii, Kolonii i w Oksfordzie. Jednym z obuczonych przez Jordana był święty Albert Wielki. Zredagował i opublikował konstytucje zakonne. Papież Grzegorz IX miał tak wielkie zaufanie do zakonu, że z jego właśnie szeregów mianował pierwszych inkwizytorów dla krajów i państw Europy celem obrony wiary. Błogosławiony Jordan pozostawił pierwszy żywot świętego Dominika Guzmana. Libellus de Principis Ordinis Predicatorum, wydany po polsku jako książeczka o początkach zakonu kaznodziejów, jest niezwykłym źródłem wiedzy o powstaniu i pierwszych latach zakonu kaznodziejskiego oraz o jego założycielu. Jordan kierował zakonem z wielką łagodnością, a dzięki świętości swojego życia i szczególnemu darowi słowa ogromnie go rozszerzył. Troszczył się także o wykształcenie zakonników. Był świetnym kaznodzieją. Miał poważny udział w misji dominikanów do Maroka i do Pieczyngów. Podczas podróży z wizytacji klasztorów w prowincji Ziemi Świętej okręt, którym płynął, rozbił się na wybrzeżu syryjskim w Zatoce Pamfilii w Małej Azji. Jordan utonął 12 na 13 lutego 1237 roku. Papież Leon XII zatwierdził kult oddawany mu od dawna w zakonie kaznodziejskim. Jego śmiertelne szczątki zdołano odnaleźć i pochowano je w konwencie świętego Jana w Akce w Izraelu. Módlmy się. Boże, Ty wsławiłeś błogosławionego Jordana, prezbitera, gorliwością o zbawienie dusz oraz umiejętnością rozszerzania zakonu. Daj nam przez jego przykład i zasługi wiernie głosić drogę zbawienia oraz żyć tym samym duchem, abyśmy mogli nieustannie rozszerzać Królestwo Chrystusa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste exaudimus, Kyrie eleison.